bo tylko wtedy będę mógł po ludzku godnie odzyskać córkę i bezpiecznie, jeżeli ona zaprzestanie tej patologicznej działalności pod wpływem alkoholu, pod wpływem manipulacji wielu psychopatów, socjopatów, którzy nakręcają tą machinę nienawiści. No, dlatego trzymajcie wszyscy kciuki, ażeby sąd wydał wyrok o zakazie występowania Elżbiety Gawin w sieci. No, a jak wystąpi, no to pójdzie siedzieć. I wcale nie będę jej żałował, ani trochę. Zasłużyła sobie na to. Katarzyna, nie mam żadnej Malwiny, więc to jest jakieś pomówienia. Ale oczywiście pozdrawiam Malwinę, moją byłą dziewczynę, która również jest niezłą manipulantką, intrygantką. Gratuluję jej. Nie wrócę do niej nigdy. Oraz nie wrócę do nikogo i do niczego, co ma niską energię i nie jest miłością. Ostatni mój czas to taki czas, w którym zakończyłem różnego rodzaju przyjaźnie, znajomości. Bardzo zakończyłem i jestem za to mega, że tak powiem, gnębiony, nazywany od chamów, egoistów i złych ludzi, ponieważ odtrąciłem wiele osób, które rzekomo chciały mi pomóc. Kochani, coś wam powiem. Boże, zegarek, muszę go zdjąć. Zepsuł się. Coś wam powiem. Mam trzecie oko, to jest czakra tutaj trzeciego oka, tak? Potężna intuicja, tak? Która aż krzyczy, Andrzej, oni są fałszywi, Andrzej. Oni oferują ci pomoc, bo chcą się żywić twoją energią, tak? Kochani, ja mam bardzo wysoką energię, mam mega światło, które każdy, kto jest przy mnie na żywo, no uwielbia ze mną spędzać czas, tak? Czuje się przy mnie mega dobrze. Ja zawsze jestem szalony, uśmiechnięty, pełen mega miłości, pełen wszelkich rodzajów wibracji, które są radością. I bardzo często te osoby lubią się żywić moją obecnością, tak? Chcą, żebym ich zasilał swoją energią, takie osoby. Kochani, ale wtedy, jeżeli ja jestem z fałszywymi ludźmi w towarzystwie, z fałszywymi przyjaciółmi, którzy knują, którzy mnie za plecami szkodzą, którzy mnie oczerniają, którzy knują, manipulują, to moja energia życiowa ulatnia się, tracę i staję się przez to słabszy. I wiem, że takie znajomości, nawet przyjaźnie wieloletnie, należy zakończyć, odejść od takich ludzi i zostawić ich. Choćby nie wiem, co tobie dawali, nie wiem, co tobie obiecywali. I miałem takie sytuacje ostatnio, tak? Padłem ofiarą, nie będę mówił kogo, bo to nie ma znaczenia. I ktoś, kto udaje mega przyjaciela, mówi do ciebie: Andrzejku, pomogę ci, dam ci mieszkanie i w ogóle wszystko, wow. I takie to na pierwszy rzut oka jest mega urocze i takie można wpaść tą pułapkę, tak? A potem na drugi dzień dostaję telefon od kogoś, gdzie ten ktoś puścił mi nagranie, co ten człowiek o mnie mówi, tak? I tak sobie myślę, że Jezu drogi, jak bardzo ludzie potrafią udawać, jak mega potrafią mistrzowsko odgrywać rolę przyjaciela od serca, a tak naprawdę chcą energii, światła, miłości ode mnie, bo nie posiadają swojej własnej miłości. Kochani, wielu ludzi nie ma w sobie miłości. Ja tej miłości mam ogrom w sobie. Emanuję nią mega bardzo, tak? Poprzez każdy ruch, uśmiech, czyn jestem miłością, bo kocham być miłością. I już mnie od tej strony wszyscy znają, tak? I
zrozumiałem, że nie można ludziom rozdawać tej miłości, gdzie oni jej tobie nie odzwierciedlają, nie oddają, tak? Bo wtedy ty tracisz tą miłość i stajesz się zjedzony, tak? Nauczyłem się, że miłość zasługuje ten, kto oddaje tą energię miłości. Miłość mogę podarować komuś, kto jest chory, kto cierpi, gdzie wiem i widzę, że ten człowiek będzie wdzięczny, tak? Nie można dawać miłości komuś, kto ciebie nienawidzi, kto ciebie szykanuje, kto tobie szkodzi. Takiej osobie należy wybaczyć, zostawić i odejść. No. Jak poznać wampira? Kochani, wampir to ktoś taki, który narzeka. Wszystko mu nie pasuje. Wszystko czarno widzi. A źle się czuje. A to, a tamto, a siamto, a sramto. Bo to, on już narzeka. Samo narzekanie, to trzeba spierdlać takiego człowieka. Mało tego. Jeżeli taki człowiek, ktokolwiek to nie jest, twoja przyjaciółka, twój przyjaciel, cały czas informuje cię o jakichś aferach, o jakichś skandalach, o Andrzej, hejtują cię, Andrzej, bo o to, o tobie powiedzieli, to też jest to nie okej. Kochani, mam zasadę w życiu. Niech o mnie gadają, co chcą. W ogóle mnie to nie obchodzi. Mogą gadać, mogą pisać, mogą publikować i tak to cały czas o mnie robią. I tak cały czas mnie śledzą. I tak cały czas wymyślałem jakieś nowe historie na mój temat. Jakieś nowe kłamstwa i żyją tym. Ale to jest ich, to nie jest moje. I ktokolwiek mi będzie mówił, Andrzej, oczernili cię, nie chcę tego słyszeć. Nie obchodzi mnie to. Bo będą chcieli, żebym ich zasilał nawet uwagą i myślą. Bo gdy myślisz o tym kimś, kto ciebie oczernia, szykanuje, to sama myśl zasila go, oddajesz mu energię. A ja mam to gdzieś. Niech zdechną z głodu, ja ich nie zasilę. Nie dam im uwagi. Nic. Są dla mnie iluzją, fatamorganą nieszczęśliwych ludzi, którzy pływają w tym morzu pełnego gówna, smrodu, szamba i brudu. To oni się tam pluskają. Ja nie wchodzę do tej brudnej wody. I nie wejdę. I ktoś, kto nie ma energii w sobie, nie ma połączenia ze wszechświatem, nie ma pionu tak zwanego, tylko poziom. Kochani, wytłumaczę wam. Jest pion, tak? Pion. Ktoś, kto ma pion, to jest połączony z niebem i czerpie energię z nieba. A poziom to jest ktoś, kto czerpie energię z drugiego człowieka. Tak? Osacza, przyczepia się, narzeka, płacze. Cały czas jest tej energii lęku, strachu. To jest podczep energetyczny. Prawdziwy człowiek to taki, który zawsze się uśmiecha, który zawsze jest szczęśliwy, który zawsze widzi pozytywy. I przy takim człowieku warto być, przy którym czujesz, że fruniesz, przy którym czujesz, że błyszczysz, z którym możesz się radować razem z nim. To jest prawdziwy człowiek i dusza, z którą warto wskoczyć na bungee i iść w ciemno. A ktoś, kto cały czas płacze, narzeka, boję się, nie wyjdzie mi, o Boże, to chce, żebyś płakał razem z nim i uwalał się i był w tej energii strachu. To jest wampir energetyczny. Można spróbować takiemu człowiekowi pomóc, dać mu szansę. Ale jeżeli on ją odtrąci i dalej będzie narzekał, no to trzeba odejść. Tak? Ja taka mam zasadę. Do 3 razy sztuka, tak? Jeden raz próbowałem pomóc. No dobra, chwila spokoju. Znowu zaczyna jęczeć, narzekać, boję się i w ogóle. Drugi raz. Okej. Na chwilę pomogło. I trzeci raz. No to sorry, trzeba odejść.
Nie będę wiecznie w koło Macieju dawał energii, miłości, zasilał po to, żeby z powrotem ta osoba znowu płakała, narzekała i widziała wszystko w czarnych barwach. To są tak zwani czarnowidze. Nie jasnowidz, tylko czarnowidz. Jasnowidz to ktoś, kto wszystko jasno widzi. Kto widzi radość życia, kto widzi szczęście w życiu, to jest człowiek jasnowidz. I ja otaczam się tylko jasnowidzami. A ciemnowidz to manipulant, narzekacz, krytyk, który ciągle płacze, który ciągle po prostu marudzi. I to nie jest czas, żeby marnować swoją energię na ludzi, którzy ciągle widzą wszystko w czarnych barwach. Ja osobiście nie znoszę czarnego koloru, nienawidzę czarnego koloru. Uwielbiam kolory, uwielbiam błysk, błyskotki, wszystko co jest piękne. Owszem, czasami użyję czarnego ubioru, ale w połączeniu z jakimś kolorem, z bielą i tak dalej. Żeby to wszystko było zawsze energetyczne i wysoko wibracyjne. Bo kochani, powiem wam tak, życie to naprawdę jest energia. Wszystko jest falami, energią, elektromagnetycznym polem, które buduje twoje życie, które kreuje twoje życie. Kochani, twoje myśli stwarzają twój świat. Twoje słowa wibrują. Jeżeli mówisz brzydkie słowa, myślisz brzydko, to przyciągasz brzydkie sytuacje do życia i twoje życie jest ponure. Musisz cały czas mówić piękne słowa. Jestem wspaniały, jesteś wspaniała, jesteś najlepszy, jesteś wyjątkowy, wyjątkowa. Boże, życie jest piękne, życie jest wspaniałe. Jest tyle magii wokół nas, jest tyle darów, jest tyle cudów. Ja zasługuję na wszystko, ja wszystko mam. Żyję w energii obfitości, nie w energii braku. Wszystko, jeżeli ty się dostroisz do częstotliwości, wysokich wibracji, wszechświat o ciebie dba, wszechświat ciebie chroni, wszechświat za ciebie wszystko planuje. Musisz być w energii czystej miłości. Nie możesz być w energii lęku, strachu, narzekania i energii braku wybaczenia. Wszechświat rozpoznaje wibracje szczęścia i czystej miłości. I jeżeli jesteś w tej wibracji i częstotliwości czystej miłości, to wówczas wypowiadasz słowa moc, na przykład pragnę mega wycieczki do jakiegoś pięknego, egzotycznego kraju. I wyobrażam sobie, jak płynę złotym jachtem z 50 pięknymi kobietami, z którymi tańczę, czaczę na tym jachcie, no to zostawiam to wszechświatowi i on to naprawdę realizuje. No, to taki przykład, jeden z wielu. Dobra, poczytam wasze komentarze. Naszyjnik to jest kryształ górski z kodami Chrystusa. Ma mega moce. Jeżeli ja mam wibrację, łączę się z kryształem i moje moce są znacznie silniejsze. No. Córka jest nastolatką. Każdy ma swoją drogę i swoje lekcje w życiu, również dziecko i nasze dzieci. I wiem, muzyki nie ma, bym potańczył, ale nie mam przy czym. No, kochani. Tak jak wspominałem wcześniej na początku, dziękuję. Ja mam, uwielbiam, w sensie mam fetysz swojej brody, musi zawsze być każdy włos idealnie. Raz w tygodniu chodzę do barbera, codziennie sam się golę brzytwą, żeby nie zarastał tutaj, bo już mi tu rośnie broda i tu mi rośnie, i tu mi rośnie, i tu mi rośnie. Ja muszę codziennie ją golić tutaj, tak?
Dziękuję, Merida. Merida. Mam tutaj taki talizman od wiedźmy takiej tutaj, która mi go zaprojektowała dla mnie, który odpycha złe energie, ale niekoniecznie złe energie, tylko złożyczenia ludzi. Dlatego na live jest założonego, że jeżeli ktoś to live'a teraz ogląda i na przykład mi życzy coś złego, no to jest taka tarcza i to jego złożyczenie odbija się ode mnie i trafia do niego, czyli sam sobie źle życzy. Dziękuję, Katy. Piszę wodę. Dziękuję, dziękuję. O, tam jest godzina. Która godzina? Pozdrawiam kuzynkę Helgę. Kocham, wysyłam miłość i światło. Dziękuję. No, kochani, jak macie jakieś pytania odnośnie w ogóle świadomości, podświadomości, czy inne jakieś duchowe, to mogę wam dużo powiedzieć. Mam dużą wiedzę w tym kierunku. Bardzo dużo wiem o zasadach wszechświata. Znam również tajemnice ukryte przed wami, które ukrył Kościół, polityka, system, szkolnictwo, wszystko ukryli przed wami. Tak. Nie ma za co. Witaj, Asiu. Wiecie, kochani, o tym, że od zawsze szkoła uczy niewolnictwa dzieci. Szkoła nie uczy miłości. Szkoła uczy niewolnictwa, fałszywej, zakłamanej historii, która została sfałszowana. Wszystko jest nieprawdziwe. Religia również. Religie katowników, czyli katolików, również stworzył system do niewolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zrobię takiego live'a i wam tak dokładnie opowiem, czym jest prawdziwy Kościół, jak sama nazwa wskazuje, kości, zbudowany ze śmierci, jest tak, z fałszywego Boga, z fałszywego Jezusa, że sakramenty kościelne, czyli chrzest, bierzmowanie i tak dalej, w ogóle łącznie z małżeństwem, zamyka twoje połączenie z prawdziwym Bogiem, w którym jest wszechświat. Zamyka twoje połączenia, centra energetyczne, tak? Tym jest Kościół. No. Że na przykład Wielka Noc, która była niedawno. Wiecie, co to jest Wielka Noc? Ludzie nie wiedzą, co robią, kogo czczą, tak? I tak dalej, i tak dalej. No. Wszystko jest wielkim programem i programowaniem waszych umysłów od urodzenia. Wszystko. No. Wiecie o tym, że w ogóle nie trzeba pracować, nie trzeba płacić rachunków, nie trzeba nic. Wszystko to może wszechświat za ciebie zrobić, jeżeli się z nim połączysz. Że mając wysokie wibracje, mega, możesz nawet myślą wyczarować sobie wszystko, co chcesz. Czary mary, jak Harry Potter. Naprawdę. Że życie to wcale nie jest takie, jak pokazuje wam zewnętrzny świat. Że życie to naprawdę czary, to magia, to duchy, to istoty pozaziemskie. To wiele światów, to wiele wymiarów, to wiele przestrzeni. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że my tutaj ludzkość, ziemianin, w sensie no człowiek zwykły, taki śpiący, to śpi całe życie tak. Śpi, śpi, modli się na kolanach, wali, moja wina, Boże, moja wina. Chłodzi do księdza i mówi mu jakieś grzechy, które w ogóle nigdy nie popełnił. Myśli, że piekło istnieje i tam pójdzie, jak nie będzie żył według zasad kościoła. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak. Dzieci w szkołach uczą rywalizacji między sobą, kto lepszy, kto gorszy. Oceny, osądzania. To nie ma nic wspólnego z człowieczeństwem, to nie ma nic wspólnego z miłością. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, więc, ale
to powoli się kończy. Ziemia ewoluuje do wyższych wibracji miłości. I nie dostroi się do wibracji miłości, to zwyczajnie umrze albo nawet spłonie. Przyjdzie taki moment, kochani, na Ziemię. Mega światło w potężnej częstotliwości, powyżej nawet 2000 MHz. I to spowoduje śmierć wielu ludzi. Nie, że ja straszę, ale jeżeli jesteś człowiekiem miłości i będziesz miał wibracje miłości, to ty zostaniesz tutaj jako nowy założyciel tej planety i będziesz rozwijał nowe życia, nowe początki. A wszystko, co jest toksyczne, złe, manipulacje, intrygi, śmierć, zabijanie, krzywdzenie, odejdzie, spłonie po prostu. I naprawdę tak będzie. I nie to, że ja wiem, że jestem odklejony, bo w życiu nie jestem przyklejony jak reszta. Więcej widzę, więcej czuję i głośno o tym mówię. I dlatego już powoli wielu ludzi odchodzi, są zawały serca, umierają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak. Będę zaraz kończył powoli tego live'a, bo już nie mam o czym gadać, nie chce mi się. Lecę sobie fruwać tam z aniołami moimi. No. Życzę wam pięknego wieczoru. Jak się połączyć? Połączyć z wibracjami, jak się połączyć? Nie wiem, czy to o to chodzi. No, musisz się połączyć swoim sercem. Musisz bardzo kochać siebie. Musisz odsunąć toksyczne relacje, które obniżają twój nastrój. Toksycznych ludzi. Musisz uzdrowić swoją przeszłość, przebaczyć, zostawić, odpuścić. Nie możesz być również w przyszłości, tylko nauczyć się być w chwili obecnej. I takim największym zabójcą naszego życia jest strach, energia strachu, lęku. I system, w którym żyjemy, będzie tego lęku produkował coraz więcej. Będzie podnosił rachunki, będą inflacje, będą ataki, niby ta pseudowojna na Ukrainie. I cała ta iluzja, którą wymyśla system, to tylko na celu, żeby ludzie się bali, żeby byli w energii strachu. Bo gdy jesteś w energii strachu, to nie masz szans wznieść się do wszechświata, do energii miłości. Dlatego bardzo ważne jest, że jeżeli będziesz widział, że jadą czołgi, będą strzelali, to ty masz tańczyć i być w miłości. Nie szkodzisz, że cię zastrzelą. To tylko tutaj, że jesteś na chwilę życie ziemskie. Ale masz duszę i ona jest nieśmiertelna i nie ma czego się bać, że ci zrobią krzywdę. Musisz zaufać prowadzeniu wszechświata. W 100% zaufać prowadzeniu wszechświata. Oddać się w ręce energii wszechświata, tak? I nieważne, co się dzieje na zewnątrz, nie ma to znaczenia. Nie możesz się bać, bo gdy będziesz się bał, to wtedy będziesz cierpiał. A gdy będziesz ufał wszechświatowi i będziesz w miłości, to będziesz prowadzony, chroniony i nigdy nic złego się tobie nie wydarzy i nie przydarzy i nie skrzywdzi ciebie nic i nikt. Jeżeli jesteś połączony z energią wszechświata, to dostajesz armię aniołów, a jest ich tysiące, które chronią cię i przychodzą w postaci na przykład lustrzanych godzin albo numerów, liczb, które czujesz. Jeżeli zobaczysz godzinę 14.14 czy 15.15 czy nie wiem 00.40 czy na przykład 14.44 czy 14.41, to wpisujesz sobie w wyszukiwarce Google na przykład 14.44 znaczenie i masz odpowiedź, co anioł ci przemówił w tym danym spotkaniu przy tobie. Dlatego rozglądaj się, otwórz intuicję i serce, odczytuj znaki, które daje ci wszechświat. Zacznij widzieć magię, zacznij widzieć więcej, zacznij czuć więcej, zacznij ufać sercu, nie ufaj tylko umysłowi.
Musisz połączyć umysł z sercem, koherencja serca z umysłem. I gdy jesteś połączony w sercu z umysłem i z energią, to zaczynasz doświadczać rzeczy zaczarowanych, magicznych i twoje życie zamienia się w magię, w cud i dzieją się niesamowite rzeczy. Czekajcie, muszę coś ustawić. No. Niedługo zobaczycie piękne prace moje. Artystyczne, które nadchodzą. Będzie naprawdę baśniowo, wyjątkowo, to wam obiecuję. Będą niesamowicie wielkie torty, 20-piętrowe, piękne w kwiatach, w czekoladzie. Tak. Wyruszam w trasę. Tworzyć piękne torty. Dla pięknych ludzi, dla miłości. Niedługo będą relacje, live'y z tych wydarzeń, także czekajcie cierpliwie. Zobaczycie kolejne piękne, wykonane z czystego serca i miłości, moje prace artystyczne, które potrafię wykonać i kocham je tworzyć. Tak, będą. No, czekają mnie w najbliższym czasie międzynarodowe wesela, tak, w różnych krajach. Na przepięknych przyjęciach weselnych, oczywiście z moim udziałem, z moimi słodkościami, moimi tortami. Także już niebawem będą tutaj na tym moim kanale pokazane przepiękne torty, przyjęcia i na pewno będą z tego wydarzenia cudowne live'y miłości. Także czekajcie, będzie przepięknie, przebaśniowo, wszystko tak jak kocham i czuję. To wam obiecuję, że tak będzie. Jeżeli kochany, kochana, połączysz się jakby z całym wszechświatem, oczyścisz swoje czakry, połączysz te czakry w całość, to ta wiedza do ciebie przychodzi samoistnie. Po prostu dostajesz napływ wiadomości z energii wszechświata, wszystko ci mówi, po prostu serce czujesz i mówisz samoistnie, tak? Ta wiedza jest w tobie od urodzenia, od zawsze, tylko system ją uśpił fałszywą nauką, fałszywą wiedzą, fałszywą nawet matematyką. Wszystko jest nieprawdziwe, co uczą w szkole. Tresują, każą się uczyć na pamięć po to, żeby uśpić prawdziwą wiedzę, która już jest w tobie. Tego wszystkiego nie trzeba się uczyć. Jeżeli się przebudzisz, obudzisz, już tą wiedzę masz. Całą wiedzę. Wszystko. Tak naprawdę szkoła nie powinna się nazywać szkoła, tylko nie wiem, po prostu tresowalnia, czy nie wiem, tresowanie dzieci. Torturowanie, znęcanie się, tym jest szkoła. Rywalizacją. Według mnie, według mojego serca, szkoła powinna uczyć radości dzieci, przyjemności. Nauczyciel powinien odkrywać talent w danym dziecku i rozwijać ten talent, każdy indywidualnie i z osobna. Szkoła powinna uczyć medytacji, ruchu, tańca, kreatywności, a nie torturowania dzieci jakimiś głupimi książkami, które są mega trudne i pojebane. Uczy rywalizacji między sobą,
ci wszyscy nauczyciele w tych szkołach tak siebie nie... Taki nauczyciel to ma potrzebę władzy i rządu nad tymi dziećmi. Nie ma nic wspólnego z prawdziwym nauczycielem. Nauczyciele uczą dzieci tak naprawdę braku miłości i ci wszyscy nauczyciele to mega programy i kobiety i mężczyźni, którzy tak naprawdę siebie nie kochają. Tak. Taka jest prawda, niestety bardzo brutalna. Wiecie, kochani, podam wam coś takiego. Przeżyłem taką lekcję w swoim życiu, tak? Zostałem sam kiedyś, że tak powiem, w cudzysłowie nauczycielem. Pracowałem w przedszkolu i żłobku, gdzie było 40 dzieci i byłem wychowawcą tych dzieci, tak? Dostałem taką pracę i szansę w przedszkolu w Krakowie. Pozdrawiam panie, te przedszkolanki, które mnie poznają w tamtym czasie i panią dyrektor. I wiecie, za co zostałem zwolniony po 3 tygodniach pracy w tym przedszkolu? Zgadnijcie, za co mnie zwolnili. Za to, że te dzieci wszystkie, które tam były ze mną, pokochały mnie. Gdy przychodziłem do pracy na 8 rano do przedszkola, to biegło 40 dzieci i krzyczało: wujek Andrzej, kochamy cię. I te dzieci nie chciały z innymi paniami się uczyć, przebywać, tylko ze mną, tak? A tam było w sobie 5 wychowawców, bo to była za duża grupa, tak? Takich małych dzieci. Ja byłem 5, tam były 4 panie inne. Boże, jakbyście, kochani, widzieli, one jak jakieś po prostu robokopy, po prostu takie wytresowane, takie mechaniczne, wszystko tak robiły, bez serca, bez uczuć, bez miłości do tych dzieci. A ja je tak kochałem i te dzieci to czuły we mnie, tak? I tak mega... Po prostu mnie uwielbiały, że od wszystkich kochamy, przytulały mnie, całowały, za rękę trzymały. Wszystkie chciały, żebym je przewijał, te mniejsze, tak? I w tym żłobku, przedszkolu, to był żłobek, to były też niemowlaki, tak? Takie 6-miesięczne czy tam paromiesięczne, które przychodziły. Wyobraźcie sobie, kochani, że przeżyłem wielki szok. Przychodziły nowe niemowlaki do tego żłobka, tak? Bo mama oddawała z tatą, bo musiały do pracy iść pod opiekę tych opiekunek, pseudo-opiekunek. I był taki korytarz w tym żłobku, tam leżały takie nosidełka. I przychodziły te niemowlaki, które mega płakały, tak, bo mama je zostawiała w obcym miejscu. No to ja podchodziłem do tego niemowlaka, głaskałem go, uśmiechałem się, od razu przestawał płakać i się uśmiechał. Czasami brałem na rączki, przytulałem, kołysałem. Dostałem taką zjebę za to i tak naprawdę zostałem za to zwolniony, bo tam był zakaz przytulania tych dzieci, kołysania. One miały płakać, aż się wypłaczą i zasną ze zmęczenia, z płaczu. Bo te panie powiedziały, że nie będą rozpieszczały tych dzieci, mają płakać, aż się zamęczą na śmierć. Niech płaczą. Nie wolno było ich uspokajać. I te dzieci czasami wrzeszczały, po 3 godziny płakały. Rozumiecie to? Co za psychopatki popierdolone? I to były kobiety, które miały wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne. I nie wolno do tych dzieci mówić, że się je kocha i że dawać im energii miłości. To były takie surowe suki bez serca, że miałem ochotę naprawdę im nagadać, ale nie zrobiłem tego. No zwolniły mnie, tak? Bo dzieci rozpieściłem, bo kochałem, bo byłem szalony, bo byłem prawdziwy, bo widziały we mnie miłość. I za to zostałem zwolniony. No i tak to jest. Pracują osoby z dziećmi, które tych dzieci nie kochają, które siebie nie kochają, są wredne, zakompleksione, nie mają sobie serca. Pracują tylko, bo muszą i nic poza tym. I taka jest prawda, szara, brutalna. Wszędzie brak miłości, nawet do takich małych dzieci. No. Tak jest w tych żłobkach. Potwory tam pracują, nie kobiety. Tresują te dzieci. Zero tam... Jakbyście widzieli, jak ja z tymi dziećmi zacząłem się bawić, tańczyć. Boże, jakie były szczęśliwe. Jezus, te baby tak na mnie patrzyły, nie lubiały mnie, były tak zazdrosne, że taki jestem. To było straszne dla mnie lekcja, naprawdę. Patrzeć na takie kobiety, które na mnie patrzyły z taką nienawiścią, że te dzieci mnie autentycznie kochały, a ja je, tak? Bo ja byłem od serca, z miłości, a te babska... Totalne betony, po prostu bez serca, takie skały. Straszny widok. Naprawdę. Boże. Biedne dzieci, z kim one tam przebywają. Naprawdę. No, po prostu chore. I tak widocznie jest w każdym żłobku, tak?
Mama oddaje dziecko do żłobka i myśli, że tam się nim opiekują. Dupa, to dziecko płacze, aż zasypia z tego zmęczenia od płaczu. Naprawdę. No. Taką wam podaję mój przykład, że nawet byłem, pracowałem w przedszkolu z dziećmi, tak? Ja przeróż w życiu rzeczy robiłem naprawdę niesamowite i nie boję się żadnego zawodu. Przeróżne rzeczy robiłem w życiu, pracę miałem i zawsze cokolwiek nie robiłem w swoim życiu, ja, to mega z miłością, tak? Na przykład mam zawód cukiernika wyuczony, również jako mój dar, bo potrafię robić cuda smakowe. Nigdy nie korzystałem z książek, z receptur. Zawsze mam tak silną wyobraźnię i tak potężną wyobraźnię posiadam w swoim umyśle, że potrafiłem smaki wymyślać na poczekaniu, które pięknie dekorowałem, tak jako desery, czy torty, czy inne. I zawsze wychodziły w smaku, no kurczę, no nie do wiary. Naprawdę ludzie się zachwycali tym smakiem za każdym razem. I gdy przychodziłem do danej firmy, cukierni, gdzie pracowali inni pracownicy, którzy pracowali, bo muszą i piekli, robili desery, bo muszą, ale zero w tym było miłości, zero pasji. Ciastka wyglądały i smakowały tragicznie, bo nie było w nich energii miłości w tych produktach, tak? I bardzo często, gdy ja przychodziłem, to ja przychodziłem z taką, wpadałem z taką bombą i pompą i tak tworzyłem tak piękne rzeczy i tak pełne miłości, że ci ludzie od razu z wejścia mnie nienawidzili. Na maksa mnie nienawidzili, szkodzili. Pracowałem w takiej cukierni rękoczyny, pozdrawiam panią menadżer, przecudowna babka. I tam były takie dwie cukierni, czyli jedna Ukrainka, druga jakaś taka mega, mega taka jędza, która mnie mega nienawidziła, szkodziła, tak? I ja cały dzień byłem w weekend sam. Wyobraźcie sobie, byłem weekend sam, tak? Zostałem weekend sam w tej cukierni. Miałem dwie witryny do zrobienia, ciastek i deserów. Narobiłem się tych ciastek pięknych, wymyślnych, w kwiatach, takich mega ładnych. Wykończony byłem po 15 godzinach pracy, bo tyle w to serca włożyłem energii. I dostałem telefon na drugi dzień, że ciastka są niedobre i zepsute i wszystkie się rozpadły i zostały wyrzucone i są w chłodni do utylizacji. Chyba z 500 ciastek moich, takich mega wymyślnych. Co myślę, co kurwa? Jakieś nieporozumienie, tak? To pojechałem tam. Przychodzę. Ciastka wyjebane do chłodni moje wszystkie. I wyobraźcie sobie, że ta cukierniczka z tej zawiści, nienawiści do mnie, że takie ciastka zrobiłem, wyrzuciła je i nakłamała, że są zepsute. I włożyła swoje jakieś takie ulepy. Ja oczywiście wiedziałem, że to wszystko jest z jej nienawiści i zazdrości, tak? Oczywiście kazali mi ciastka wyrzucić, a ja ich nie wyrzuciłem. Zapakowałem wszystkie do chyba 15 pudełek. Były tam też również serniki wyrzucone, że rzekomo niedobre. I tak dalej, i tak dalej. Zabrałem te ciasteczka, zapakowałem, wziąłem taksówkę i zawiozłem do domu dziecka. Dzieciom. Boże! Tak sobie myślałem, ale ten wszechświat jest wspaniały. Specjalnie te ciastka ta laska wyrzuciła. Znaczy wyrzuciła w cudzysłowie, zdjęła z tej zazdrości, zawiści, a ja uznałem, że to jest plan wszechświata. Mam piękne. Dzieci się cieszy mega, mega. Ale tak, cały czas się ta sytuacja powtarzała. Bo kochani, bo ja wszystko robię z miłością, tak? A ludzie wszystko robią bez miłości. Zawsze wchodzę odjebany, kolorowy, tańczę, śpiewam, tworzę. Tak mnie zawsze ludzie nienawidzili, nie akceptowali w tych wszystkich pracach, że miałem mega zawsze góry, schody i problemy. Zawsze, za każdym razem mega nienawiść, mega zawiść, mega szkodzenie mi, oczernianie mnie i długo nie wytrzymywałem w tych firmach. Każdy się kończyło tak samo. I
Któregoś dnia nie wytrzymałem w tej firmie. I zrobiłem pewien scenariusz taki szalony. I odszedłem z mega hukiem, sam odszedłem, bo stwierdziłem, że nie będę z takimi zombie pracować i takimi hienami, które tylko żyją w nienawiści i zawiści. No, ja nie potrafię się dostosować do ludzi. Ludzie to są tacy, że lubią być szarzy, narzekać, robić, żeby tylko czas im minął. A ja jak przychodzę, to naprawdę z pasją i miłością dla drugiego człowieka. No i tym się różnię od innych ludzi. Dlatego tak bardzo mnie nie lubią, nienawidzą. Bo mam tyle miłości, że razi często ta miłość innych ludzi. No, wszędzie jest brak miłości, pasji. Wszędzie. Taka chora rywalizacja, taka chora nienawiść. I naprawdę. Kiedyś pracowałem w Warszawie, w takiej restauracji Kuchnia Otwarta w Wilanowie. Jako szef cukierni. Robiłem takie ilości ciastek pięknych, sprzedawały się, ludzie mnie chwalili, klienci, mega, sprzedaż była ogromna. Co zrobiłem, to już nic nie było. I tam był taki szef kuchni, który mnie mega nienawidził, tak mi zazdrościł wszystkiego, że szok, tak mi szkodził, tak mi dokuczał. Tak mi robił jazdy, problemy, Boże Święty, cokolwiek, czy jakoś go omijałem, to ciągle coś nowego wymyślał. I taka była wojna w tej pracy, byłem już tak wykończony po pół roku pracy tam. I przyszła wiosna tam, gdzie ja zaprojektowałem swoje desery, ciasta, tam jakieś pomysły i tak dalej. I była karta menu nowa. I w tej karcie pisało, szef kuchni poleca desery według własnego pomysłu. No jak ja to zobaczyłem, to jak stałem tego dnia, wyszedłem i nie wróciłem nigdy. I co się stało? Oszust, złodziej, zostawił firmę na lodzie. Do tej pory mam tam złą opinię, bo tak zrobiłem, bo tupnąłem nogą, wyszedłem, tak? No a ileż można znosić taką nienawiść i takie szkodzenie i jeszcze podpisanie, że ktoś moją pracę wykonuje, tak? No to już jest naprawdę chamstwo. No to ja zachowałem się również chamsko, zostawiłem, wyszedłem, tak? No taki jestem. Bardzo często ja naprawdę wytrzymuję dużo, przymykam oko, ale tak się zbiera jak pierdolne, to z takim mega hukiem i z takim pokazem, fajerwerek z mojej strony, że często kończy się obrazą i nienawiścią do mojej osoby. Dlatego mam tak dużo doświadczeń w życiu. Zawsze przychodzę z miłością do wszystkich, a odchodzę również z miłością, tylko oni wszyscy mnie już nie lubią, bo nie byłem taki, jakby chcieli, żebym był. No, czyli szary, bury, byle jaki. A ja taki nie potrafię być. No. I wszystkie moje lekcje i doświadczenia z ludźmi, relacje, współpraca kończyły się mega tragicznie. Bo nie pozwalałem sobie szkodzić, albo nie potrafiłem być bez miłości, albo nie potrafiłem być szary, tak jak oni by chcieli, tak? Albo za mało narzekałem, tylko cały czas mówiłem miłość, kocham, śpiewałem, byłem szalony. No i dlatego byłem nielubiany, nieakceptowany wszędzie. Naprawdę. No. Więc to, mówię wam to wszystko po to, że dużo ludzi mnie nie lubi, nie akceptuje. Mam przeszłość mega kolorową. Miliony doświadczeń. I ludzi, którzy mnie znienawidzili. Za to, kim jestem i jaki jestem. Bo zawsze byłem mega pewny siebie, mega szczery, kolorowy. Wyróżniałem się, robiłem wszystko wspaniale, z mega szaleństwem, piękne rzeczy. Ludzie nie mogli tego zdzierżyć, jak mnie widzieli na żywo. No i nie wytrzymywali, od razu mi szkodzili, nienawidzili. Dlatego mam taką bogatą przeszłość. Że wszędzie, gdzie się pojawiłem, no to odchodziłem. Oni obrażeni, źli, do tej pory mówią o mnie źle, a ja
po prostu nie potrafi się dostosować do reguł, w których żyje świat, w którym żyją ludzie, w których pracują. Nie potrafię. Zawsze przychodzę z wielką radością, miłością, pasją i wiem, że mogę tłumy przyciągnąć i sprzedaż, gdziekolwiek bym nie był, wzrasta razy 1000 do góry. No, bo gdy robisz wszystko z pasją, z miłością, no to przyciągasz tłumy. Zawsze tak miałem. Ja nie wracam do przeszłości, tylko wam opowiadam, jak to wszystko wygląda u mnie. No. Tak. No tak. Dziękuję, Lidziu. Miałem w swoim życiu również i partnerów kiedyś tak, i żonę, i różne związki z kobietami również, i wiem, że te wszystkie osoby do tej pory mnie kochają, jakby żyją i myślą, i chciałyby, żebym do nich wrócił, a ja te wszystkie relacje zakończyłem tylko i wyłącznie dlatego, że mega kochałem wszystkich zawsze na maksa. Każda z tych osób miała ze mną niesamowite przeżycia, niesamowite chwile, niesamowite magie. Potrafiłem dać taki ogrom zabawy i miłości każdemu człowiekowi, z którym przebywałem. Jeżeli byłem z tą osobą bardzo blisko, czy to z dziewczyną, czy inne sytuacje bliskie, tak? Mówię tu o partnerce, czy dziewczynie mojej byłej. Miała ze mną tak niesamowite doświadczenia. Potrafiłem ją zabrać w takie miejsca, do nieba. Pokazałem niesamowite sytuacje. Przeżywała ze mną najpiękniejszy seks, który się nie da opisać nawet w słowach. I wiem bardzo często, że te osoby nie kochały mnie za to, że jestem człowiekiem. Nie kochały mnie tak naprawdę za to, że jestem. Tylko zawsze chciały tej energii, tak? Tej mojej miłości, żebym je zasilał, żeby miały ze mną zajebiście fajny, głównie seks, były ze mną tylko dla wyłącznie dla seksu, tak? Bo mam też duże dary seksualne, mogę o to powiedzieć śmiało, mam mega energię seksualną. Znam seks, który nie jest typowym seksem ziemskim, tylko jest czymś więcej i mogę naprawdę dużo zabrać taką osobę w niesamowite przestrzenie miłości, które są mega przeżyciem. I wiecie, kochani, kiedy poznaje się ludzi miłości, którzy są i naprawdę cię kochają? Wiecie kiedy? Właśnie w sytuacjach, które są tragiczne często w życiu, tak? Bo bardzo często tak naprawdę osoby są z nami, bo jest im dobrze przy nas, tak? Przy mnie, tak? Są szczęśliwsze, są mega spełnione, mają cudowny seks. Są, gdy wszystko jest super, tak? Przy mnie. Było tak zawsze. Ale gdy mi się coś stało, gdy się przewróciłem, coś mi się zawaliło, to wtedy one znikały. Nie było ich. Gdy potrzebowałem naprawdę wsparcia, pomocy, bliskości, to i miałem zły nastrój, czy dużo problemów, ataków, to uciekały, zostawiały mnie, nie odzywały się, obrażały się. I wtedy, gdy ja potrzebowałem wtedy kogoś, jej wsparcia i bycia przy mnie, gdy było mi źle, to właśnie wtedy nie było tej osoby. I zrozumiałem w życiu, że miłość nie polega tylko na tym, żeby mieć cały czas wysokie loty, dobry humor, dawać, kochać i tak dalej. I wtedy te osoby przy tobie są, tak? Że nauczyłem się miłości tej partnerskiej, że wtedy, gdy jest źle i gdy byłem z daną osobą czasami, i chciałem jakby ją sprawdzić, czy mnie naprawdę kocha,
celowo płakałem, załamywałem się, udawałem, że jest mega źle. I wtedy wiedziałem, czy ona mnie kocha, czy jest tylko dla mojej energii, seksu, czy innych doświadczeń, które sprawiają jej tylko i wyłącznie radość i przyjemność, tak? Tak. I tak nauczyłem się właśnie rozróżniać prawdziwą miłość drugiej osoby. Nie mówię teraz o takiej miłości bezwarunkowej, tylko tej, którą razem coś w życiu doświadczasz, bawisz się, przeżywasz. Mam taką zasadę w życiu swoim, że tysiące sytuacji z tą wybraną jedną osobą, kobietą, niż tysiące sytuacji z tysiącami ludźmi i kobietami, tak? No, jestem skorpionem. Mam mega dary miłości, mam mega dary seksualne, mega. I jak pokocham tą drugą żeńską energię, to wtedy mogę miliony gwiazd podarować z nieba swoją energią, mocami i wszystkimi innymi niesamowitymi energiami, którymi potrafię władać i czarować i inne. No. A że tak mój los zaplanował i wszechświat zadziałał, że właśnie w tych najbardziej tragicznych momentach mego życia, takich mega złych, gdzie wszyscy uciekli, zostawili mnie, to właśnie pojawiła się kobieta, która wtedy, gdy było najbardziej źle, była bardzo. I w ten sposób zobaczyłem, jak wygląda prawdziwa miłość. Właśnie wtedy, gdy ktoś jest, wtedy, gdy jest źle, gdy jest dobrze, gdy jest tak, siak, owak, jest, po prostu jest, tak? No. I wtedy taka osoba zasługuje na wszystko, co najpiękniejsze, na totalne oddanie, miłość i w ogóle wszystko wow. No. Mówię wam to po to, żebyście zaczęli rozróżniać, czym jest miłość. Czy ta miłość jest w postaci, że ty dajesz, dajesz, dajesz. Ja nie mówię tu o jakichś materialnych rzeczach, tylko o emocjach, o uczuciach, tak? Że należy czekać, bo mi już słów zabrakło takich ładnych, że nie wiem, co chciałem powiedzieć. Już się pogubiłem. No. Do wieczoru pozostałem obserwatorem i widzą. Nie, to są moje normalne oczy. Natalko, nie lubię soczewek, strasznie mi oczy szczypały od soczewek. Kiedyś założyłem, żeby jeszcze bardziej mieć takie oczojebne oczy niebieskie, to mnie tak szczypało, że miałem czerwone, a nie niebieskie oczy. Wywaliłem te soczewki do kosza. Dziękuję. No. Tak, kończymy. Dobra. Bo już padam. I tak mam baterię słabą. Czekajcie, ile mam baterii? Nie wiem, ile mam. Dobra, kochani. Szkoda, że nie mam muzyki. Bo bym sobie tutaj potańczył z wami. Już powoli kończę. Żegnam się z wami. Idę do jacuzzi. Pięknego, ze świecami. Palą się tam kadzidełka, nie mogę wam pokazać, bo tam jest mega seksownie. I lecę fruwać po niebie, znaczy się do nieba. Miliony świec płonie, rozsypane płatki róż. Mega szampan, oczywiście bezalkoholowy, czeka. No, więcej nie powiem. Także kocham was, żegnam was. Wychodzę, odchodzę.
Pięknej nocy Wam życzę. Czekajcie, bo trochę ciemno. Pięknej nocy Wam życzę. Wszystkiego dobrego, wspaniałego. Kocham Was. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Miłość.